Laudetur Jezus Chrystus. Ten podcast jest ciągiem dalszym do filmu poświęconym osobie arcybiskupa Tadeusza Wojdy, nowego przewodniczącego episkopatu. Jeśli ktoś nie widział tamtego filmu, to odnośnik będzie w opisie. A teraz przejdźmy do rzeczy. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, jak wielu polskich biskupów oczywiście, co pewien czas występuje w mediach katolickich. Oczywiście ma też rzecznika. Wydaje się, że no, polscy biskupi tak no, jednak starają się w jakiś sposób nadążyć z duchem czasu. Czasami niestety starają się aż za bardzo i pod pewnymi względami zupełnie niepotrzebnie. I to chciałabym dzisiaj Państwu pokazać. W poprzednim filmie wykorzystam miniaturkę z adwentowego filmiku, wybranego tak losowo po prostu, z profilu Archidiecezji Gdańskiej na YouTube. No, miniaturka jak miniaturka, taka typowa YouTube'owa zapowiedź jakiegoś adwentowego rozważania. A teraz tutaj proszę zobaczyć obok, przygotowałam zrzut i na tym zrzucie z tego filmiku mogą Państwo tu na dole zauważyć, że zakreśliłam liczbę wyświetleń. Może od razu zaznaczę, że mamy połowę marca 2024, więc no, można powiedzieć, że minęły prawie 3 miesiące od opublikowania tego filmu. I warto też mieć w świadomości, że jako wyświetlenie zalicza się każde kliknięcie filmu i oglądanie go przez 20 sekund. To jest zaliczane jako wyświetlenie. I tutaj mamy 690 wyświetleń. Proszę Państwa, to jest po prostu po tylu miesiącach tyle co nic. Jednym słowem, w adwencie, ja bym tak to oceniała, góra kilkaset osób to obejrzało. To jest po prostu kompletnie bez sensu. I to, co chciałem Państwu powiedzieć w tym podcaście, to niech sobie Państwo, że tak powiem, sami sprawdzą, jak to wygląda na stronach u biskupów. Traci się masę czasu, bo przecież to są ludzie, którzy mają nabite kalendarze, mają obowiązki, a oni się zajmują głupotami, przepraszam, występami przed kamerą. Niejednokrotnie zresztą ja znam takie diecezje, gdzie są na przykład pokupowane kamery po 20 tysięcy, po 20 parę tysięcy, profesjonalne kamery telewizyjne, które w ogóle nie są potrzebne do realizowania tego typu filmików. Wystarczy dobry telefon komórkowy. Przepraszam, dobry smartfon oczywiście. Tutaj mamy ludzi, którzy tracą czas, jeszcze marnują czas innych ludzi i właściwie po nic, bo widać, że nikt nie chce tego oglądać. Powinni się zająć realiami, swoimi obowiązkami biskupimi, a nie robieniem z siebie po prostu klauna na YouTubie. Że mnie też zadziwia, bo wielu oczywiście robi to od lat, takie występy na YouTube, że oni jakby nie wyciągają wniosków, że może coś jest nie tak, a może to są nudy, może to jest niewielka wartość tego filmiku, bo taka jest prawda. Gdyby te filmy były ciekawe, to ludzie by je po prostu przekazywali dalej. No przecież jeżeli zobaczymy coś fajnego, to wielokrotnie informujemy naszych znajomych, zobaczcie, to jest ciekawe, warto na to popatrzeć. I to jest niestety smutne. Co więcej, myślę tak na koniec bym powiedziała, że jeżeli jakiś kapłan, to już nie chodzi o to, czy to jest biskup, czy nie, bardzo marnie mówi o rzeczach religijnych i nie ma tego, powiedzielibyśmy, daru słowa, no to jest to niestety także świadectwo o jego życiu religijnym i o jego myśleniu. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Zachęcam do followowania. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.